No więc tak, w domu nic się nie zmieniło. Przywieźliśmy wodę i inne napicia plus pretzelki ze Starskiego. O, okej. Ścieki też swoje przywiozłam. Troszeczkę domowego wina. Bo jesteśmy sami. To mi potrzeba dużo. No, to tak dla przypomnienia, prawda? Tym razem był dość porządek. Ktoś coś wysprzątał. Stoliczek jakiś przybył. Nie chcemy się rozsłaniać. Pokój jak pokój. Drugi pokój. O, postanowiliśmy dzisiaj wyjątkowo spać z tym. Łazienka. Jak łazienka. Ale mogę zaświecić. Tym razem nawet ktoś położył jakieś chodniczki. I powiesił ktoś nową zasłonkę. Kaczuszki. Resztę przywieźliśmy sami. Okej, okay, idziemy dalej. W pokoju dużym też się nic nie zmieniło. Dla przypomnienia, jedno łóżko, drugie łóżko, trzecie łóżko i duże łóżko. I tak jak mówię, nic się nie zmieniło, jestem tylko mile zaskoczona, bo tym razem był wyjątkowy porządek wszędzie. Nie tak jak żeśmy przyjechali i żeśmy się trochę wkurzyli wtedy. Także ktoś był i wszystko posprzątał. A teraz pokażę, jak misiek sprząta dookoła. Aż szumi! A potem to chyba muszę wrzucić na YouTube, bo się nie zmieści gdzie indziej. Au, au. Słychać już? Teraz nie widzę, co filmuje, więc cokolwiek. Ekran mam zaplurowane od słońca. Oj, tak jest pięknie. Słoneczko, nieba. Misiek cały już spoczony. Widziałam, sąsiad to samo robił. Taki jeden sąsiad z tamtej strony, co ja go nigdy chyba nie widziałam. O, uciekł misiek. Matko, chyba kosi drzewa. Te sąsiady chyba też są, bo stoi auto. O, ale jeszcze nie widziałam. Idę na drogę. Zobaczę co tam. O, uwaga, uwaga. Wyłonił się. Trawa zresztą strasznie wielgachna. Nie wiem, czy nikt nie był. Taka duża. A z kiedy? To już jesteśmy przy temacie. To może ja pójdę na jezioro, bo jest strasznie głośno. Jak to pyta, mój telefon gra przez mój ten głośniczek. Bo ja lubię, jak coś gra. Oj. No, to pięknie, nie? A miało być nie tak pięknie i trochę się martwiłam, że na nim na darmo przyjedziemy, ale nie ma gorąca. Ale może być. Dzień dobry, witam.
Bo wczoraj niestety przyjechaliśmy, to już było po 10. No już była ciemna noc. Z ciekawości, co tam? Ciekawe, czy są jakieś ludzie. No właściwie to jeszcze nie jest tak za bardzo sezon. Przecież, bo przecież dzieci jeszcze ze szkoły nie wyszły. No ale na taki weekend to warto wyjechać jednak. O, piesek u sąsiadów jest. Widzę wyraźnie. Może nie będę nic gadać, bo jeszcze ktoś pomyśli, że mi zajrza. Ale wykosili krzaki. Ciekawe dlaczego. Strasznie wykosili. Tyle tu było wysokich tych. Jak one się tu nazywały? Te, co się piecze na nich kiełbaski. No, jakże to się nazywa? No, przypomnę tu właśnie ten. Jęczmień. Nie jęczmień, tylko jak? O, matko. A, przypomnę. O, widać wodę. No, czy to nie jest piękny widok jak nad morzem? Dobra, nie gadam. Ależ to jest piękny widok. Szkoda, że nie możemy tu przyjeżdżać co chwilkę. Całkiem mi to przypomina jakieś morze. Całkowicie wychodzi się przez wydmę. Nie widzę ni chuchu. O, jest jakaś madam chodzi. Chodzi, jakaś madam spaceruje. O, są jakieś ludzie, są jednak. Nie marnuje się piękna plaża. Okej. A to oni tam jakieś coś robią. Albo zdjęcia, albo co? Pies, nie wzięłam żadnego kostiumu. Nie mam się go palać. Szlak by to zapomniałam. Razy na zdjęcie artystyczne. Kutka. Jak żeśmy jechali, to mówię na Miśka, że przecież musieliśmy tutaj być z Gują młodym 4 lata temu, bo wtedy pamiętam, że on był z nami, nie wiem, wtedy, czy jak żeśmy to byli. I wtedy grali też tą piłkę, bo pamiętam, jak Kazek z nim gdzieś tam do restauracji polecieli raz. Coś musiało ważne być. No to chyba musiała być w 10, może jakieś 4 lata temu by pasowała.
Patrz pani, jak lata lecą. Ja cię kręcę. Tomek wtedy tu przyjechał i wpadli do wody i wariowali na jakichś deskach. Tomek się skądś pojawił, nie wiem. 4 lata temu chyba był jeszcze w szkole, to musiał przyjechać na weekend, a boci. O Boże, no dobra. To ja chyba na tym skończę. I wrócę. O, dziewczynki, hop, 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 ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ale jest piękny dziurzinko. Jakiegoś w ogóle wiatru nie ma, woda jaka spokojniuśka. Pięknie. No dobra, bo to może być nudne dla ciebie do oglądania. Wrzucę na YouTube, ale nie teraz, bo nie mam tu za bardzo zasięgu. Na razie.